Minecraft Tajemnice Smoków. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Ale się nie wyspałem. Jednak łóżko to jest o wiele lepsze od podłogi. Kurde, zresztą... To jest chyba... Nie, no... Bez przesady, to jest tutaj całe wilgłe, no ej... Chyba, że mi smok się tu zesikał, mam nadzieję, że nie. Mięta! Mięta! Jesteś tutaj? Jesteś, grzeczny smoczek. Ej, jakie mam do ciebie wejść? Chyba tędy, nie? Kurde, szkoda, że tu nie ma jakichś normalnych wejść, no ale trudno, wejdę jakoś tu do ciebie. Chwila. Parkour. Dobra, czekaj, wejdę do ciebie. Cześć, mięta, cześć, czekaj. Jesteś głodna? Jesteś głodna, prawda? Jesteś głodna? Nie jesteś głodna? To co ty, chyba, że ty jadłaś, ale... Nie wiem, co ty byś mogła jeść tutaj. Słuchaj, ja cię dziś już odprowadzę do twojego świata, tak? Wiem, ty masz wychowywać te smoczki tam małe, te jajeczka, także ja ci nie będę w tym przeszkadzać. Tylko tak myślę, czy jeszcze coś tutaj mam potrzebnego na tym berg, bo skoro tu nikogo nie ma, to znaczy, że chyba mogę sobie tutaj spokojnie różne rzeczy brać, wiesz? Także... Nie, no myślę, że już mam wszystko, także co, lecimy? Lecimy, co? Tak, nie umiesz się doczekać, co? Żeby wrócić do domu. No i znowu pada deszcz, o co tutaj chodzi? Dobra. Słuchaj, mięta, lecimy. Dobra, lecimy i słuchaj, mam nadzieję, że ci się spodoba to, że wracasz, bo zresztą ja też muszę jeszcze swojego smoka znaleźć z powrotem, także wiesz, mamy wspólne cele, że tak powiem. Wow, mięta, trochę niżej, słuchaj, to chyba była tylko taka przejściowa chmurka, bo już w ogóle nie pada, ale słuchaj, musimy tutaj jakoś wlecieć, pamiętam, że tutaj się ciężko wlatuje, także postaraj się ostrożnie, co? Ja cię zwolnię do minimum i słuchaj, teraz wleć tutaj tak, żeby nam się nic nie stało, co? Proszę cię, ja nie chcę znowu cię wyławiać z wody, bo ostatnim razem ledwo mi się udało. Wleć tutaj spokojnie. Spokojnie. Mięta, spokojnie, nic ci tutaj nie będzie. Zresztą ty powinnaś wiedzieć, że lecisz do domu. No nie, nie, ja to mięta wiedziałem. Czemu ty się zawsze odbijasz od tego sufitu, co? Czemu? Co ci to takiego da? Leć po prostu, leć. Leć niżej troszeczkę, niżej, leć nad wodą centralnie, bo tutaj jeszcze musimy przelecieć. Tutaj, o, dobrze lecisz, dobrze. Mięta! Nie zrzucaj mnie tak! O, nie! Mięta! Spokojnie, niżej, dobrze. Kurde, mięta, nawet dobrze się dogadujemy, tylko jeszcze musisz popracować nad tym, żeby mnie ciągle nie zrzucać z siebie, jak wlatujemy do wody. Bo ty cały czas mnie zrzucasz, ale dobra. Jesteśmy już blisko tego świata. Ja tutaj muszę w ogóle powoli z tobą, bo jeszcze ty nie jesteś przyzwyczajona do tego, że ktoś na tobie lata. I to jest ten właśnie największy problem, że ja się o ciebie boję, bo nie wiem, na ile ty sobie pozwolisz i na ile cię stać. A nie chcę cię tutaj też katować. Przelecimy sobie tędy pięknie. Spokojnie, dobra. Już się zaraz tutaj odstawię na twoje miejsce. Spokojnie. Twoim jajkom na pewno nic tutaj nie grozi, zwłaszcza, że to jest ukryty świat. Chyba nawet, nie wiem, mieszkańcy Berg też musieli tego tutaj szukać. Kurde, mam nadzieję, że szczerbatek tutaj jest. Czekaj, teraz, które były twoje jajka tutaj gdzieś, nie? Czekaj, przyspiesz troszeczkę. Które to były twoje mięta? Tutaj? To chyba są twoje, tak. Stąd cię brałem. Dobra, słuchaj. Ja ci tu odstawiam. Nie wiem, idź spać albo coś. Masz jeszcze rybkę ode mnie. Ty jesteś samowystarczalna, co? Dobra. Szczerbatek! Dobra, jest szczerbatek. No jejku, już się nie gniewaj. Już cię tu zostawiam, czekaj. Zejdź sobie tutaj ładnie. Czekaj, mięta. Spokojnie. Jeszcze kiedyś cię odwiedzę, na pewno. To jest ukryty świat, także nic wam tu nie grozi. Kiedyś cię jeszcze odwiedzę. Może twoje małe maluchy... Małe maluchy. Może twoje małe smoczki się już wtedy wyklują, no. Bo nie wiem, kiedy tutaj przyjdę. Ja na razie ze szczerbatkiem na przygodę idę. Zresztą muszę wrócić jeszcze do domu, do mojego przyjaciela Rico i w ogóle. Także wiesz. No spokojnie, no. To trzymaj się. Nie chcesz rybki? Nie chcesz rybki. Dobra, to trzymaj się, mięta. Cześć. Szczerbatek! Szczerbatek! Ej, szczerbatek! Chodź tutaj. Chodź. No. Grzeczny smoczek. Czekaj, szczerbatek. O. Cześć, szczerbatek. I co? Jak ci się podoba? Co? Fajna? Bardzo ci się podoba? Kurde, ty cały czas cały niebieski jesteś. W ogóle od czego to zależy? Ja jakbym chciał wiedzieć, od czego to zależy. Czekaj, pójdziemy się jeszcze pożegnać, szczerbatek. No tak, to koniec. Co ty sobie myślałeś? Że ile ty tutaj będziesz?
To tylko na chwilę, było żeby się przywitać, cię chciałem zostawić i teraz lecimy z powrotem do Rico, co ty sobie myślałeś, co? No. Tak, zaraz z powrotem do Rico idziemy, tak, no. No Szczerbatek, już ty mnie tu nie okrzykuj, cześć Biała Furio. Cześć, ja się chciałem z tobą pożegnać, Szczerbatek, mam nadzieję, że się już pożegnał, także cześć. Kurde, ale ty piękna jesteś, cześć, cześć, cześć. Dobra, słuchaj, my musimy lecieć. No nie okrzykujcie mnie już, jeszcze się kiedyś tu spotkamy, Szczerbatek. Później po całej naszej przygodzie i w ogóle będziemy mogli tutaj jeszcze wrócić, no to nie jest nasz ostatni raz tutaj. No, Szczerbatek, uwierz mi, to nie jest nasz ostatni raz tutaj. Cześć Biała Furio, miło było z tobą się przywitać i cię spotkać w ogóle. A ty Szczerbatek, dobra, to ty się jeszcze pożegnaj tutaj. No, pożegnaj się z panią. No, dobra. Szczerbatek, lecimy. No Szczerbatek, już nie bądź taki obrażony. No musimy lecieć do Rico, on tam sam ze smokami nie wytrzyma, zwłaszcza, że on jeszcze tak dobrze się na nich nie zna. Poza tym on chyba nawet nie wiedział o tym, że ja buduję rezerwat, bo ostatnio go nie było przecież. Także mam nadzieję, że już cię wróci i wszystko jest okej. I że spokojnie będziemy mogli budować dalej rezerwat. No jak już będziemy łapali więcej smoków i je będziemy gościć u nas, to wtedy możemy tutaj wrócić, Szczerbatek, to nie jest nasz ostatni raz. No spokojnie, już nie bądź taki zły, co? Już naprawdę, mogłeś się postarać. Ja myślałem, że ty mnie przyjmiesz jak przyjaciela tutaj, a ty mnie jeszcze stąd chciałeś wygonić, co? Taki z ciebie przyjaciel? Dobra, Szczerbatek. Dobra. I teraz rura do góry, Szczerbatek. Rura. Szczerbatek! Szczerbek! Nie, Szczerbatek! Szczerbatek! Szczerbatek, nie do wody! Czekaj, zwolnij, bo nie wiem, w którą stronę znowu. Chyba w tą. Dobra. Czekaj, wylądujmy tutaj. Wylądujmy. Ja cię. Czekaj, ja... Już ci daję rybkę. Nie chcesz ryby? A, chcesz rybę, dobra. To smacznego. Jeszcze? Jeszcze jedna? Nie? Dobra. Czekaj, zostań tutaj. Ja się tylko jeszcze rozejrzę. Wow. Ale to jest wszystko tutaj zalane. Nie ma szans, żeby ktoś to znalazł tutaj. No. Kurde, masakra, ale głęboko, ja tu nawet nie wchodzę. Dobra, Szczerbatek, nie ma co, zbieramy się już. Ej, czy mi się wydaje... Ej, ty zrzuciłeś... A, już nie będziesz taki niebieski? No dobra, już niech ci będzie. No znowu deszcz pada, co ta... A, ta chmura chyba tutaj przyszła, no dobra. Słuchaj, lecimy na berg, z tego co pamiętam to w tą stronę. Także spokojnie, Szczerbatek, nic się nie przejmuj, jeszcze tu wrócimy. Kurde, piękny był ten świat. Jeszcze tam na pewno wrócimy. Odwiedzimy ich wszystkich, co? No, a w ogóle ten śmiertnik zęba, czy co go tam poznałem, to się nazywa Mięta, wiesz? Także go też będziemy musieli odwiedzić. A właściwie to jest chyba samica. Dobra, lecimy na berg. Dobra, Szczerbatek. Słuchaj, i teraz tak. Teraz pada deszcz, ale myślę, że już możemy w sumie lecieć na przygodę, co? Bo już tutaj nic takiego nie ma. Czekaj, zwolnij, Szczerbatek, zwolnij. Słuchaj, przelecimy się jeszcze wokół wyspy, ale myślę, że tutaj już tak naprawdę większość, albo nawet już wszystko zwiedziliśmy, bo tutaj już nie ma nic ciekawego, co? No, nikogo tutaj nie ma, też już wszystkie rzeczy zebrałem od Nika, także... Dobra, słuchaj, w którą stronę to było? Chyba w tamtą, nie? Dobra. Lecimy z powrotem, jeszcze się gdzieś później zatrzymamy, żeby odpocząć, co? Bo wiem, że to była ostatnio dla ciebie długa droga i niepotrzebnie lecieliśmy ciągiem, to było serio, aż za długo, także cię naprawdę przepraszam i teraz się gdzieś zatrzymiemy po drodze, dobra? No, dobra, lecimy. Dobra, Szczerbatek, słuchaj, tu gdzieś musimy się zatrzymać, także chodź za mną, słuchaj, musimy się tu gdzieś zatrzymać, bo to już naprawdę uważam, że tego jest za dużo, chodź tutaj, chodź, zejdź, no zejdź tutaj, chodź, zejdź tutaj. Dobra, grzeczny smoczek, słuchaj, musimy tu gdzieś znaleźć, nie wiem, jakieś patyki albo coś i stworzyć tutaj drewno. Właściwie, Boże, co ja gadam, musimy znaleźć patyki i zrobić ognisko, chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Szczerbatek, chodź tutaj, no jejku, co się z tobą dzieje takiego, co? Ja już po prostu zaczynam wątpić, że cię cokolwiek interesuje, musimy znaleźć ognisko. Szczerbatek, gdzie ty jesteś? Szczerbatek! Szczerbatek, gdzie ty jesteś? Co się stało? Smoku! Jejku, byłeś za mną, co się stało? Gdzie ty jesteś? Szczerbatek! Szczerbek! Nie, co się dzieje? Szczerbatek! Gdzie ty jesteś? Nie, to się nie dzieje. Szczerbatek! No, szybko, gdzie ty... Szczerbatek, no idę już do ciebie! Szczerbek! Gdzie ty jesteś?